Czcigodni księża profesorowie, drodzy goście, czcigodna siostra profesor, szanowni państwo i panowie. Miło mi wszystkich powitać księży profesorów Papieskiego Wydziału Teologicznego, księży profesorów i rektorów wyższych seminariów duchownych oraz członków Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego. Ale witam też szczególnie dziekanów, księży i panów dziekanów z zagranicy. I my będziemy mieć też okazję, byśmy ich mogli poznać, kiedy będą sami się przedstawiać. Dziękuję więc wszystkim za przyjęcie zaproszenia, ale wśród nas jest też gość szczególny, ojciec profesor Wojciech Giertych, teolog Domu Papieskiego. Witamy ojca w naszym gronie bardzo serdecznie i dziękuję za przyjęcie zaproszenia, aby nam powiedzieć trochę o swoich refleksjach teologicznych, o Kościele, o tym, co jest bliskie sercu księdza profesora. Drodzy księża profesorowie i panowie, i państwo, w Pinakotece di Brera w Mediolanie znajduje się obraz świętego Tomasza namalowany w 1545 roku autorstwa Geromalo Mazzola Bedoli. Namalował on świętego Tomasza w takim szczególnym ujęciu. Otóż święty Tomasz zapatrzony jest w Jezusa wiszącego na krzyżu, i święty Tomasz, patrząc na Jezusa, pisze piórem na rozłożonym notatniku. Klęczy przed Panem, medytuje Pana i pisze o Panu. A poniżej słowa Bene scripsisti de me Toma. Dobrze o mnie napisałeś, Tomaszu. Pochwała od samego Pana. Pochwała dla teologa wszechświata. I drodzy profesorowie, teologia na rozdrożach współczesności. Oto jest temat naszego dzisiejszego spotkania, naszych refleksji. Nie mówię zagubienia, ale używam słowa rozdroża. Co to za rozdroża? Wydaje mi się, że gubi się nieraz nam wzrok, a może lepiej rozprasza się skupienie. Misją naszą jest mówić o Bogu, pisać o Nim i patrzeć na Niego. A my coraz częściej patrzymy, ile punktów ma dane czasopismo, albo jaki grant można otrzymać, no i kalkulujemy, czy się to opłaca, czy nie. Piszemy na zamówienia, na tematy, na terminy, na prestiż. Takie wymogi stawia dziś świat, ale trzeba pamiętać, że istnieje jeszcze inny świat. Trzeba pamiętać, że w momencie otrzymania misji sam Pan Jezus zamówił u nas traktat o sobie. Dobrze o mnie napisałeś, Tomaszu. Taka jest pochwała dla Tomasza. A co z nami, profesorami teologii? Cośmy napisali z miłości do Boga, z naszej modlitwy, z naszej kontemplacji, z naszych rozważań duchowych. Teologia na rozdrożach współczesności, sympozjum, które ma nam pomóc jakby jednym zatrzymać się z tym bezowocnym aktywności, innych może zainspirować, a innych może być po prostu rachunkiem sumienia z misji teologa, profesora seminarium duchownego. To sympozjum to jest jakby dzień skupienia dla znawców Boga, a w dniu skupienia można zobaczyć, kim się jest, albo kim się już przestało być, albo przypadkiem przyjrzeć się, czy my sami nie jesteśmy na rozdrożu naszego życia teologicznego. Więc namysł nad doktryną, aby przywrócić blask utraconego dnia świętej teologii, ale też i namysł nad naszym działaniem. Aktywność teologiczna, może to już produkt na rynek. Oto jakby rozdroża tej współczesnej teologii. Drodzy profesorowie, jest prowincjonalizm miejsca, ale też jest prowincjonalizm czasu. I może być też prowincjonalizm czasów teologicznych, prowincjonalizm teologii. I my nie chcemy się na to godzić. Dlatego jesteśmy tu po to, aby nie stać na rozdrożu, ale wybierać jakiś kierunek. To dzisiejsze spotkanie jest szczególne, bo jak powiedziałem na wstępie, gościmy dziekanów teologii kilku ośrodków zagranicznych i są nami księża profesorowie z Kowna, z Trnawy, z Koszyc, z Wiednia, z Sarajewa, z Tram.
Dlaczego tego rodzaju spotkanie w Warszawie na papieskiej uczelni? Tak jak wspomniałem wczoraj na inauguracji, po pierwsze, intencją tego spotkania jest stworzenie grupy teologów, którzy wspólnie chcą patrzeć w przyszłość uprawianej teologii. Wspólny wzrok patrzenia na przyszłość teologii. Zmienia się świat, tworzy się nowa mentalność, a teologia jakby gubiła swoją tożsamość. Rozpływa się gdzieś w tworzonych nowych kierunkach pseudoteologicznych. Co więcej, ma się wrażenie, że jest ona coraz mniej użyteczna. A coś, co nie przynosi bezpośrednich korzyści, jest dziś dla nowego pokolenia po prostu niepotrzebne, więc się nie uprawia teologii, albo się jej nie studiuje. Co więcej, po analizie teologicznej nauczania soborowego, moim zdaniem, czuję się, jakby teologia przeżywała pewne zagubienie. Nie wiemy, czym się zajmować, więc zajmujemy się ekologią, feminizmem, coraz mniej Bogiem i człowiekiem. Owszem, teologia wschodnia nosi w sobie znamiona mistycyzmu. Jeśli więc teologia ma odpowiadać na pytania człowieka o jego sens, o cel życia, to też jest pytanie kolejne, czy język teologii trafia dzisiaj do mentalności współczesnego człowieka? Moim zdaniem potrzeba dziś teologii, która będzie i na usługach duszpasterstwa, i na usługach kontemplacji. Jak to robić? No to jest pierwsze pytanie na nasze dzisiejsze spotkanie. Drugi cel. Środowiska naukowe działające w pojedynkę, oddzielnie, no same nie mają takiego oddziaływania jak wielkie organizmy, jak wielu ludzi, którzy myśli podobnie. Co więcej, każdy ośrodek potrzebuje trochę inspiracji z zewnątrz. Potrzeba wymiany myśli, nowych podejść, sposobów uprawiania teologii. I temu ma służyć zaproszenie profesorów z zagranicy, ale i nas wszystkich z ośrodków zamiejscowych po to, aby usłyszeć nowe słowa, jakiś nowy powiew ducha dla teologii, którą ja uprawiam. Nowy powiew dla starej teologii. I trzeci cel to jest wymiana myśli pisanej. Każda uczelnia wydaje magazyny, czasopisma teologiczne i dobrze, abyśmy zapraszali się do pisania artykułów, które służą. W ten sposób możemy uczynić nasze czasopisma bogatsze, bardziej liczące się w świecie nauki i czasopisma, które ktoś czyta ku pogłębieniu swojej wiary. To trzy cele, które chciałbym postawić na początku naszego spotkania. Andrzej Zagajewski w ostatnim tomiku wierszy Lotnisko w Amsterdamie napisał tak. Czytam poetów żywych i umarłych. Uczę się od nich wytrwałości, wiary i dumy. Co dwa tygodnie spotykam się z przyjaciółmi i w ten sposób dochowuję im wierności. Oto nasze spotkanie, aby słuchać, myśleć, zachwycać się, dziwić się prawdą objawioną. Życzę, aby to spotkanie miało właśnie taki powiew Bożej poezji z akcentem na wierność Bogu, sobie i ludziom i zaowocowało pogłębieniem przyjaźni z Jezusem i budowało takie relacje między nami, które dla tych ludzi, którzy chcą być przyjaciółmi Boga. Otwierając więc to spotkanie, chcę poprosić teraz ojca profesora Wojciecha Giertycha o pierwsze wydarzenie, jakim jest wykład, po którym będzie też trochę dyskusji, a w drugiej części będzie taka okazja, żeby nasi goście powiedzieli o sposobie uprawiania teologii na swoich uczelniach, ale też przedstawili swoje ośrodki. Później będziemy mieć chwilę troszeczkę taką formalną, ale też będziemy mieć gości dwóch, pana ministra Bobko i księdza kardynała, którzy na zakończenie powiedzą swoje słowo. Bardzo proszę, ojcze.